Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta akademii, wybitna naukowczyni Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych SGH, doktorka habilitowana, profesorka SGH, politolożka, antropolożka. Proszę Państwa, starałam się powiedzieć wszystko. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Masz tyle tytułów i tyle osiągnięć i specjalizacji, że trochę nie sposób ów. Mieliśmy dosyć dużą, miałyśmy rozbiegówkę przed wejściem do studia na antenę i właściwie trochę nie wiem od czego zacząć, bo twój wachlarz jest tak wspaniały. Może zacznę od tego, że na wspaniałej uczelni pracujesz, ponieważ jest to uczelnia, którą ja kończyłam. Cieszę się bardzo. Ja tej uczelni nie kończyłam, ale rzeczywiście już od bardzo długiego czasu jest to moje miejsce pracy i bardzo je lubię i doceniam to miejsce pracy. A zacznijmy od feminatywów. Może. O, cudownie, jak ja się cieszę. O tym też oczywiście rozmawiałyśmy, czy przedstawiać Cię jako profesorka, doktorka, czy wprost przeciwnie. Ja zawsze, proszę Państwa, pytam o to, dlatego że moje zdanie, no Państwo znają, jestem zwolenniczką feminatywów, ale to nie chodzi o to, żeby ludzi terroryzować, tym bardziej swojej gościnie. Jaki jest Twój stosunek do feminatywów? Ja bardzo lubię feminatywy, chociaż rzeczywiście w Polsce one jeszcze nie zostały przyjęte. Nie ma dla nich akceptacji. A sama historia jest przecież zdecydowanie dłuższa, bo już w II Rzeczpospolitej używano feminatywów i właśnie mogłam być profesorką, lekarką, a w Polsce budzi to teraz wątpliwości. Ale we Francji czy Hiszpanii, bo jeśli rozmawiam z koleżankami właśnie, tak jak powiedziałeś, z akademii czy w Szkole Głównej Handlowej, mam młodsze koleżanki, które nie lubią feminatywów, na pytanie dlaczego uważają, że wtedy ich niejako funkcja czy dziedzina, którą się zajmują, jest niejako mniej ważna. Że męska funkcja uważnia. Ale to jest niezwykłe, dlatego że w dziedzinie, w takim życiu potocznym, języku potocznym tak to jest traktowane. Natomiast wśród świadomych ludzi akademii, wydawałoby się, szczególnie kobiet, warto jest to popularyzować, bo tu chodzi o równości i chodzi o tym, żeby być też przykładem dla dzieci, tak? Dla dziewczynek, że dziewczynka też może być profesorką, a nie tylko chłopiec może być profesorem. Na pewno, tylko myślę, że warto dać na początku wybór, ale też uświadamiać, że słowa niosą znaczenie i to, jak do kogo się zwracamy, nie jest obojętne. I język definiuje rzeczywistość. Prawda? Język właśnie definiuje i ma taką funkcję też kreacyjną, a nie tylko odzwierciedlającą, więc rzeczywiście musimy też przyzwyczaić się do tego. Czasami niektórzy puryści językowi mówią, że to źle brzmi, bo rzeczywiście jeśli nie słyszymy takiego pojęcia w przestrzeni publicznej, nie jesteśmy z nim obyci, to wydaje nam się obce, dziwne. Dlatego mówmy to częściej, będzie brzmiało częściej i będziemy przyzwyczajeni. Tak jest, także bardzo dziękuję za takie przedstawienie pełne feminatywów. Tak, no ja jestem absolutnie przekonana, że to jest potrzebne po to właśnie, że język zmienia rzeczywistość. Natomiast nie tylko język, ale również rzeczywistość wymaga moim zdaniem większej równości, jeżeli chodzi o płeć, szczególnie w Twoim środowisku, również w Twoim środowisku, czyli w środowisku akademii. Wydaje się, że Polska Akademia to są głównie mężczyźni w średnim wieku. Proszę wybaczyć, oczywiście to jest pewnego rodzaju uogólnienie. Czy uważasz, że kobiecie jest trudniej być naukowczynią w Polsce? Czy pracować naukowo, pracować na uczelni wyższej? Jestem przekonana i nie opieram tego tylko na swoich doświadczeniach. Jeśli spojrzymy na dane, czyli przede wszystkim liczby, to widzimy, że też nie ma tej równowagi w życiu takim akademickim. Te najwyższe funkcje są pełnione przez mężczyzn. Właściwie to jest pierwsza kadencja rektorska, w których mamy dosyć liczną reprezentację rektorek, ale to jest kilkanaście na całą Polskę, ale jest to najbardziej reprezentacyjna funkcja. Dwie największe uczelnie w Polsce, bo właśnie ani Uniwersytet Warszawski nie ma wielu kobiet, które stały na jego czele, właściwie jedną, czy SGH, Szkoła Główna Handlowa, która też już ma sto kilkanaście lat, też w swojej historii miała tylko jedną panią rektor, która stała na jej czele. Teraz widzimy tą tendencję wzrostową, ale ciągle jest daleko. Kobiety pojawiają się na poziomie już funkcji zastępczych. My mamy też panią prorektor do spraw nauki, panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominiczak i bardzo dobrze, jestem z tego bardzo zadowolona i szczęśliwa, ale widzimy już na poziomie na przykład takiej władzy sprawczej w dziekanatach czy dziekanów, to też częściej są zastępcami, czyli wicedziekanami, niż dziekanami. Ale jest taka teza, że kobiety może po prostu nie chcą iść na świecznik, że nie chcą pełnić tych funkcji zarządczych, dlatego że no mają więcej też obowiązków rodzinnych, bo znowu ta równość w Polsce po prostu nie funkcjonuje również na poziomie rodziny. Czy ty uważasz, jako socjolożka też trochę pytam cię profesjonalnie, że coś w tym jest, czy że to jest, mówiąc kolokwialnie, lipa? Na pewno to jest bardzo takie wielowymiarowe i wieloprzyczynowe zjawisko, bo z jednej strony to, o czym wspomniałaś, kobiety pełnią jeszcze więcej ról niż mężczyźni i niestety kulturowo tak powoli przyzwyczailiśmy się, że w Polsce jednak opieka nad tym domem, czynnościami codziennymi w domu w dużej mierze spoczywa na kobietach i nie mówię tylko tego w odniesieniu do swoich przekonań, ale wyniki badań i takich badań opinii publicznych, Centrum Badania opinii społecznej dokładnie to pokazują. Od lat to jest stały podział, że wszystko to, co w domu jest traktowane jako takie czynności bardziej kobiece, a to, co na zewnątrz, czyli już nawet wyrzucanie śmieci, jest traktowane jako czynność społeczna, bo wychodzimy w domenę publiczną, poniekąd ze śmieciami. Właśnie, wychodzimy poza dom. Tak. Mężczyzna się może pokazać. Ten przykład był, o to pytano też w badaniu, więc to jest takie ciekawe. Oczywiście mamy swoją wizję związków partnerskich i jest to skorelowane z wiekiem. Im młodsze pokolenie, tym ten model partnerski stara się wprowadzać, no ale pewne czynności, chociażby właśnie bycie w ciąży, narodziny dziecka, ta opieka w pewnym momencie jest przypisana do kobietom i trzeba tutaj wskazać słabość czy instytucji tego pola całego społecznego. Dopiero od niedawna nasz system instytucji typu żłobki, przedszkola funkcjonuje dłużej, jest kompatybilny, że użyję tego bardziej informatycznego określenia, z systemem pracy na przykład kobiet, ale ja wrócę do swojego okresu macierzyństwa i mojej pracy na początku w SGH, to jeszcze były ostatnie lata XX wieku, kiedy właśnie mieliśmy dopiero narodziny takiego systemu, powiedzmy, kapitalistycznego, ale też te instytucje prywatne nie były jeszcze rozwinięte, po drugie zawsze były drogie, czy prywatne żłobki, przedszkola, a instytucje publiczne funkcjonowały do 15:30. Więc z tego też wynika to pewne opóźnienie w tej rozwoju kariery, a drugie czynniki takie związane z socjalizacją, czyli tym sposobem, jak wychowujemy dziewczynki. Raczej staramy się, żeby dziewczynki były spokojne, grzeczne, to jest słowo, kulturalne. A co rozumiemy przez grzeczność? Żeby nie odzywały się, jeśli nie zadaje im się pytań. I potem w dorosłym życiu... nie miały własnego zdania. Potem w dorosłym życiu często... Jeśli pytam, nie pamiętam nawet w takich historii instytucji, w których ja pracowałam, żeby był przykład kobiety, pani, która sama siebie zgłosiła na funkcję dziekanki. Kobiety czekają na propozycję. Jeśli propozycja nie padnie, mężczyźni mają swoje strategie negocjacji, stają się dziekanami, ewentualnie potem rozdają te dodatkowe stanowiska, które związane są też z wykonywaniem pracy, biurokracją, taką pracą żmudną, rzetelną, bardzo ważną dla instytucji, ale nie pokazywaniem siebie na świeczniku. Ale trochę wspierającą mężczyzn. Tutaj też kobieta z Akademii mówiła o tym dokładnie, pani doktorka Justyna Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego, o tych funkcjach wspierania mężczyzn. Weźmy takie przysłowie, prawda? W polskiej tradycji te przysłowia często odzwierciedlają te nasze wzory kulturowe. Jeśli mówimy o tym, że kobieta jest szyją mężczyzny. Znaczy szyją głową, prawda? Kobieta jest... Szyją, a głową jest mężczyzna. To też pokazuje, że mamy jakieś swoje strategie, ale właśnie mamy tą funkcję wspierającą, tą funkcję reprezentacyjną. Może opowiem o takiej anegdocie, bo kiedyś prowadziłam zajęcia dla pań, które prowadziły własne firmy, czyli musiałyby to bardzo odważne kobiety, bo zdecydowały się na prowadzenie biznesu w Polsce. I pamiętam, kiedy właśnie mówiłam im o regulacjach lobbingowych, to jedna z pań, ponieważ była dla niej to nowa wiadomość, mówi: wie pani co, ale ja tak naprawdę to zapytam męża o to. I następnego dnia przyszła na zajęcia i wie pani co, mąż potwierdził, że tak jest. Więc spytałam, może mąż był profesorem, ja wtedy chyba byłam doktorem, więc myślałam, spytała u autorytetu, kogoś wyższego. Nie, mąż też wykonał jakąś działalność biznesową, ale pani, która prowadziła własną firmę, tak. Widać, no właśnie, to było to źródło, do którego ma się zaufanie. Prawda? Ale zajmujesz się antropologią, zajmujesz się socjologią. Czy to nam zajmie w cudzysłowie 1 000 000 lat, żeby ta równość była i żeby te... Bo to takie są trochę zmiany kulturowe potrzebne, prawda? Na pewno są zmiany kulturowe. Jest to związane z takim systemem wartości. No, ten system wartości... I tradycją, prawda? Tradycją, tak. No, tradycja jak najbardziej jest też tym wielkim, taką długotrwałym systemem wartości, ale też no, pewnymi priorytetami politycznymi, prawda? Na co kładziony jest nacisk, co się uwidacznia w tej przestrzeni publicznej, jaki wizerunek tego obywatela, obywatelki chcemy, chcemy niejako promować. To jest, prawda, zaczynając, mówiliśmy o tej socjalizacji, która zaczyna się w domu, to tak. Ważne jest, prawda, kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, to od razu chcąc kupić prezent, pani sprzedawczyni czy pan sprzedawca zapyta nas od razu, a kto się urodził? Tak. Dla kogo pani szuka tego prezentu? Tak. Dziewczynki czy chłopczyka? Czy jak kupujemy strój, też dzielimy. Prawda? Kolory, te tradycje są jakoś podzielone w Polsce. Ale zabawki, prawda? Tutaj, więc to już uczymy pewnych czynności. Ja pamiętam, posłużę się też jeszcze przykładem tego mojego syna, kiedy on bardzo chciał mieć lalkę. W przedszkolu tą lalką się bawił, bo tam w przestrzeni były te lalki i pani zwróciła mi uwagę, że to jest niedobre, bo chłopiec powinien bawić się samochodzikami. Prawda? I rzeczywiście bardzo mądra moja teściowa, już niestety nieżyjąca, kupiła mu lalkę i on oczywiście zaczął bawić się z nią w różny sposób. Między innymi wykonał też jakąś operację chirurgiczną, ale właśnie chciał ją poznać, bo to było coś nowego. Prawda? Teraz już chyba takiego ścisłego podziału na te kąciki nie ma, ale pamiętam właśnie to przedszkole, gdzie był kącik dla fryzjerki, czyli dla dziewczynek, kącik gotowania, samochody. I budownicze dla chłopców. Tak. I takie bardziej kreatywne. No na szczęście to się zmieniło. W szkole podstawowej czy ponadpodstawowej chłopcy na szachy, dziewczynki na balet, tak? Czy chłopcy na sport, a dziewczynki na rysowanie. No ale właśnie, to są takie zmienne okresy, bo nie moglibyśmy powiedzieć, że nawet chronologicznie w Polsce to kiedyś było tak bardzo źle, bo ja pamiętam swoje tak zwane zajęcia praktyczno-techniczne, kiedy to wszyscy uczyliśmy się razem, czyli i chłopcy, było, prawda? Mieliśmy takie zajęcia, że przygotowaliśmy wspólnie kanapki albo sałatki. I pamiętam, że były to zajęcia wspólne, że robili to także chłopcy, moi jakieś koledzy. Hablowanie miałam na ZPT, jakieś takie, wiesz... No właśnie, z użyciem takich, więc były te zajęcia wspólne. Nie, że gloryfikujemy nasze czasy młodości, bo tutaj nie ma co gloryfikować, proszę Państwa. Małgosiu, Ty jesteś, poczyniłaś wiele publikacji oczywiście, natomiast mnie najbardziej interesują dwie, bo są moim zdaniem na absolutnie kompletnie odległych biegunach. Mianowicie jedną książkę o celebrytach, ja może zacytuję tytuł, to jest Czas celebrytów i mediatyzacja życia publicznego, a druga na drugim biegunie z kolei to jest książka o lobbingu, lobbing w praktyce. I dla mnie to jest zaskoczenie, że z jednej strony zajmuję się celebrytami, a z drugiej strony lobbingiem politycznym. Zatem showbiz i polityka. Opowiedz proszę o tych zbieżnościach, tych światów z pozoru zupełnie niespójnych i niepodobnych. Czy niepodobnych, to zastanówmy się. Rzeczywiście mam takie dwa obszary mojej naukowej działalności, bo właśnie jestem też socjolożką z takim jeszcze backgroundem antropologicznym. Kończyłam studia z antropologii społecznej w Paryżu i habilitację robiłam z nauk o polityce. I samym lobbingiem jako takim, czyli wywieraniem wpływu za pomocą legalnych metod i środków, zajęłam się z inspiracji właśnie też i kontaktami, i studiami, i współpracą ze Szkołą Nauk Politycznych Sciences Po, kiedy ten przedmiot tam funkcjonował w ofercie, a my tego mieliśmy się nauczyć i niejako włączyć do swojej oferty. Ja za to byłam odpowiedzialna. I dla mnie przede wszystkim to wywieranie wpływu to była przede wszystkim wielka działalność komunikacyjna, w zakresie takiej komunikacji społecznej, bo zobaczyłam, jak wielką rolę w tym procesie, w budowaniu strategii odgrywa współpraca z mediami, po to, żeby pewne wiadomości albo przekazać do przestrzeni publicznej, nagłośnić je, znaleźć rzeczników sprawy, uruchomić odpowiednią kampanię, w tym i kampanię marketingową, które też pomagają nieść i zyskiwać rozpoznawalność pewnych problemów, albo wręcz przeciwnie, wyciszyć i pokazać dopiero opinii publicznej wtedy, jak jesteśmy pewni zwycięstwa, albo chcemy pochwalić się zwycięstwem, pokazać, jakie będą tego społeczne zyski, jakie straty, przed jakimi stratami społeczeństwo uchroniliśmy. A moje zainteresowanie i ta pierwsza książka o aktorskim bojkocie radia, bo właśnie jeszcze miałam pierwsza, tak. Napisałam książkę o aktorskim bojkocie radia i telewizji, gdzie też analizowałam taki strajk społeczny aktorów po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. Bojkot jest taką metodą nie tylko stosowaną teraz, nam się kojarzy z gospodarką, bo w czasie wojny w Ukrainie też nawoływaliśmy do bojkotu rosyjskich produktów, ale jest to także oręże polityczne. Jeśli się na coś nie zgadzamy i było stosowane chociażby przez aktorów w czasie II wojny światowej, bojkot niemieckich teatrzyków, we Francji też aktorzy byli podzieleni, czy współpracować z wrogiem, czy nie, i też w tym stanie wojennym. I jest to też forma komunikacji. I tak jak mówiłam, w lobbingu często współpracujemy z tak zwanymi rzecznikami sprawy. Mamy osoby, które mogą być takim przedstawicielem właśnie danego lobby, czyli grupy interesu. I tutaj ta sprawa komunikacji, ale też docierania do odpowiednich grup docelowych, używania odpowiedniego języka, przechodzenia, prawda, z tego języka bardzo technicznego, dotyczącego jednej dziedziny. Tak, język kolokwialny, zrozumiały dla mas. I więc myślę, że ta perspektywa komunikacyjna łączy to bardzo, a współczesne czasy są jak najbardziej czasami właśnie takimi zmediatyzowanymi, zapośredniczonymi przez media i te zjawiska mają takie punkty wspólne. Tylko dzisiaj znowu ci celebryci, zwani również influencerami, czyli ludźmi mającymi wpływ, są poniekąd mediami. To się wszystko bardzo przenika, ponieważ tworzą wokół siebie potężne społeczności na mediach społecznościowych, społeczności swoich fanów albo ludzi, którzy lubią podglądać przez trochę dziurkę od klucza, co tam u danego artysty czy celebryty słychać. I oni czasami, wydaje mi się, uzurpują sobie prawo do głoszenia rzeczy, na których się nie znają. Albo do bycia takim pozornym autorytetem w dziedzinach, o których nie mają pojęcia, tylko przez to, że mają tak ogromne audytorium, które sobie stworzyli sami. No właśnie, czy stworzyli sobie sami, czy przy naszej współpracy. W każdym takim działaniu komunikacyjnym musimy mieć odbiorcę, nadawcę i ten przekaz. I użyłaś różnych terminów, bo nie ma nic złego, jeśli wiemy, że ktoś jest influencerem, czyli to może być nawet jego zawód, ma pewne kontrakty podpisane i ma pewną pracę do wykonania. Jeśli odbiorca jest tego świadomy, że produkt, który poleca, jest wynikiem tego kontraktu reklamowego, to UOKiK nawet się już tym zajął i bardzo słusznie, skąd bo nie wszystkie produkty do tego się nadzają. Przecież na szczęście te regulacje w jakiś sposób, ale one są zawsze tak opóźnione, troszkę docierają, bo zwłaszcza produkty lecznicze. Nasze zdrowie, nasze poczucie bezpieczeństwa jest dla nas najważniejszą wartością, więc robimy wszystko, żeby nas przestało boleć, szukamy jakichś remediów. I jeśli wiemy, czyli odbiorca jest poinformowany, że osoba, która nam doradza, przyjęła taką funkcję. Jest to w ramach komunikatu reklamowego, umowy reklamowej, czy jest ambasadorem marki. Te słowa brzmią piękne, prawda? Bo tak od razu też wartościowują, dają mu taką ważną rolę. To powiedzmy, że też odbiorca, to już jest decyzja odbiorcy, czy chce tego wysłuchać, zobaczyć, zastanowić się. To wiemy, że reklama ma ubarwiać świat, prawda? Reklama nie jest źródłem samej prawdy. Ona ma pokazać to, ma wytworzyć u nas chęć nabycia towaru. Jest, zwłaszcza, że są to często piękne kreacje artystyczne. Natomiast niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy właśnie odbiorca nie wie o tej roli, którą pełni ten właśnie celebryta. I lubi go na przykład jako piosenkarza, piosenkarkę, ceni go jako aktora, lubi filmy, w którym gra, natomiast nic nie wie o jego tego dodatkowej działalności i ta jego sympatia, którą zdobył sobie poprzez swoje role filmowe, jest przekładana na działanie, czy to gospodarcze, ale też możemy powiedzieć i polityczne. Przecież każda kampania polityczna ma tak zwane wzmocnienie celebryckie. Każdy kandydat chce, aby tylko jego zobacz, kampanii... tutaj znowu to może być autentyczne, bo są po prostu przekonania danej osoby publicznej, celebryty, influencera. Ja głosuję na tę partię, ponieważ wartości głoszone przez tę partię są spójne z moimi wartościami i chcę, żeby tacy ludzie rządzili mną. Natomiast kontrakt reklamowy też, jeżeli jest to wszystko opisane w taki sposób, że to audytorium rozumie, że dana piosenkarka, piosenkarz wykonuje kontrakt reklamowy. Natomiast jeżeli ci ludzie głoszą pewne prawdy według siebie, na przykład na temat szczepionek w pandemii, no to to jest ze szkodą społeczną. I tutaj gdzie jest ta granica odpowiedzialności za to, tego wpływu, który jest potężny, właściwie nie ma odpowiedzialności. No nie możemy tego tak rozmywać. Rzeczywiście sytuacja zrobiła się o wiele trudniejsza, kiedy do głosu doszły media społecznościowe. Tak. Prawda? Bo tak tutaj rozmawiamy też, mamy logo jakiejś redakcji. Czyli jesteśmy w naTemat, proszę Państwa. Właśnie, jesteśmy w naTemat, ale czy sugeruje to, że to są media, gdzie jest redakcja, że jest ten element weryfikacji, tak, czy zatrudnieni dziennikarze mają też kompetencje. W momencie, kiedy sami jesteśmy, mamy jakieś medium społecznościowe, możemy być jednocześnie jednoosobowym nadawcą i jednoosobowym medium, prawda? I to jest niebezpieczne, jeśli tym bardziej odbiorca nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego tak ważna kwestia tej edukacji medialnej i takiej budowania odporności na dezinformację, na którą teraz jesteśmy narażeni na każdym właściwie odcinku, froncie, tak? Mamy taki okres wojenny, więc ten język... Ale też regulacji, tylko to, co powiedziałaś przed chwilą, że regulatorzy na wielu polach czasami po prostu nie nadążają za rzeczywistością, która w tej chwili napędzana przez technologię, która się rozwija w tempie błyskawicznym i jesteśmy trochę w takiej matni. Wiesz, to po prostu jak nad tym zapanować i jak też filtrować te informacje, żeby nie ulec takiemu wrażeniu, że dany mówca, jego przekaz jest prawdziwy, a nie jest... po prostu bzdurą najzwyczajniej w świecie. No właśnie, sytuacja taka dotycząca kontroli o wiele była łatwiejsza i w cudzysłowie, no ale trochę była jednak łatwiejsza, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z tym, co nazywamy mediami tradycyjnymi, czyli prasa, radio, telewizja. A tam też jest odpowiedzialność, co powiedziałaś, profesjonalna odpowiedzialność. Prawda? Bo tam były podmioty medialne, które musiały, widzieliśmy kto za nimi stoi, jaka jest struktura właścicielska, był ten wielostopniowy sposób weryfikacji informacji i ta informacja też, mieliśmy informację skąd ona pochodzi. Teraz można tak powiedzieć, że już dawno temu, ale w gazetach, prawda, tekst był podpisany albo nazwiskiem autora, ale też jeszcze często były podane akronimy agencji prasowych, z których pochodziły te informacje. Stara zasada też, że informacja powinna pochodzić, czy być sprawdzona co najmniej w 2 źródłach. W wypadku tych mediów społecznościowych często nie wiemy za bardzo, kto jest nadawcą tej informacji, a właśnie wykorzystujemy to, że mamy sympatię, otworzymy coś takiego, bo osoba, którą ceniliśmy właśnie jako piosenkarka, po prostu jej nazwisko przyciąga naszą uwagę. A to ma potężny wpływ społeczny. Ma, taki nieuświadomiony, więc właśnie. To bardzo, ale mamy znowu też dużą rolę, przypisuję tutaj stowarzyszeniom branżowym, które jeśli chcą też bronić tych nowych mediów, to muszą też bronić, czy budować takie pole i też wprowadzać pewne regulacje, żeby też nie zostać uderzeni tymi negatywnymi skutkami tego, co robią właśnie ci nieprofesjonalni influencerzy, tak? Czy samozwańczy autorytety. Tylko media też, no właśnie, napędzają oglądalność, bo ich istotą tych nowych mediów ma być clickbaitowość, czyli to, żebyśmy wszystko klikali, oglądali. No, te media oglądamy często w tych tak zwanym pustym czasie, stojąc nawet na światłach. I nie jest tam naszej uwagi. W momencie czytania czy korzystania z tradycyjnych mediów, to nam się kojarzyło z tak zwanym naszym czasem wolnym. Kiedy już byliśmy po pracy. Trochę relaks, prawda? Czy też była prasa branżowa, te wielkie szpalty Rzeczpospolitej jeszcze przed zmianą formatu na taki tabloidowy. Też pokazywały miejsce czytania, że to najlepiej się czytało przy dużym stole, prawda? Jak duży stół, to wiadomo, prezesa, czy przy dużym biurku, ale inny sposób koncentracji i większa liczba czasu poświęcona na zrozumienie czegoś, prawda? Tutaj przeczytanie artykułu, a w wypadku nowych mediów często klikamy tylko w tytuł, dlatego często to nawet studenci mówią, że tytuł nie odzwierciedla tego, co potem jest w treści. Mhm. Tytuł ma nas przyciągnąć, jest takim wabikiem, który sprawi, że już jesteśmy złowieni, bo przecież... Znowu pytanie, czy to jest etyczne, tak? A to tutaj... Mhm. To, no właśnie, czy to jest etyczne? No właśnie, zależy czego to dotyczy. Ten przykład pandemii, który podałaś, na pewno był bardzo ważny, bo widzieliśmy, jak nasze zainteresowanie wzbudzały te informacje dotyczące zdrowia, jakie wielkie oczekiwania były związane ze szczepionkami. Wielki ruch strachu przed szczepieniem i ruch popularyzacji szczepień. I tutaj znowu reprezentujesz też świat nauki. Myślę, że dla świata nauki to było dość przerażające, te straszenie poniekąd nas wszystkich groźbą szczepień, kiedy świat nauki wypowiedział się dosyć jednoznacznie, że szczepienia... No ale to jest, prawda, dotykamy kwestii zaufania. Tak. I to jest autorytetów, o których... I autorytetów, bo właśnie zaufanie jest wpisane w to pojęcie autorytetu. Zaufanie to jest też pewien proces, który jednak buduje się i potrzeba na to czasu i buduje się w oparciu o pewne osiągnięcia, o pewne fakty. Zaufania nie można zadeklarować, bo no właśnie, czy właśnie autorytetu też nie można narzucić, bo to będzie taki pusty autorytet. Autorytet ma siłę przyciągania, to inni chcą iść za nim, czy inni mu wierzą. I w wypadku świata nauki, no ten autorytet w Polsce jest, powiedzmy, na takim poziomie średnim, chociaż w hierarchii prestiżu, czyli postrzegania prestiżu zawodów, to też badania robione przez CBOS cyklicznie, ten profesor uniwersytecki jest najwyżej w rankingach. Bardzo, tak, oczywiście. Tylko nie idą też za tym ta gratyfikacja finansowa jednak, bo te rzeczy są trochę rozbieżne. W Polsce przez długie lata uważano, że jeżeli jest ten duży prestiż, to wystarczy, prawda? Ten poziom finansowy to jest już z innego porządku. No, więc, poziom intelektualny nie powinien być dobrze wynagradzany. To taka paranoja. Znaczy, ale nie ceni się wiedzy. Tak? Teraz z drugiej strony nie ceni się wiedzy. Nie ceni się wiedzy. Teraz przekształcamy wiedzę w produkt, bo widzimy, że potrafimy, prawda? Te wszystkie studia współrobione, czy powstające prywatne szkoły, które często właśnie też nie zawsze oferują zdobycie dyplomu w szybszy sposób, czyli podchodzą do dyplomu jako pewnego produktu. No to jest też ciekawa dyskusja moja, tutaj też była na ten temat, co dają uniwersytety czy akademia, czy to powinno być takie przystosowanie też człowieka później do życia w zawodzie, czy powinno tylko poszerzać wiedzę. To jest taka trochę filozoficzna dyskusja, ale wiesz, no jednak ten aspekt praktyczny powinien jakoś jednak być odzwierciedlony, że absolwenci uczelni wyższych potem wchodzą w rynek pracy i powinni się jakoś na tym rynku pracy odnaleźć. Co ty sądzisz o tym? Znaczy, myślę i jestem przekonana, że jednak wykształcenie pomaga w odnalezieniu się po pierwsze w życiu i na rynku pracy, bo też można proponować nowe aktywności. To przecież nie bez powodu prezesami firm czy nawet banków po transformacji zostawali absolwenci filozofii. Wydawałoby się najmniej praktycznego kierunku, ale taki, który rozwija naszą taką zdolność postrzegania świata, buduje precyzję definiowania, pojęć, pokazuje wielość perspektyw. I widzimy, że osoby wykształcone, z dobrym wykształceniem lepiej sobie radzą, znaczy mają te umiejętności, bo pewnych technicznych umiejętności związanych z użyciem nowych mediów jesteśmy się w stanie nauczyć, co pokazały też czasy pandemii, bo jednak środowisko akademii, mimo tego, że było na takim dosyć, może powiedzmy różnym, ale średnim stopniu rozwoju technologicznego, bardzo szybko wdrożyło nauczanie online i myślę, że ta forma taka już hybrydowa zostanie z nami, bo jest to bardzo wygodne. I niejako też zintensyfikowała się taka wspólnota akademicka, bo wiele łatwiej było, można było zaprosić zagranicznego naukowca. Odpadały koszty. Online, online, prawda? I zaczęliśmy w tym funkcjonować. Więc dla mnie dodatkowa wiedza na pewno pozwoli i ułatwia to bycie w świecie, natomiast co utrudnia? Utrudnia to, że Człowiek wykształcony zawsze ma więcej wątpliwości, bo widzi więcej warstw tej rzeczywistości. Ja kiedyś usłyszałam, że wiedza ogranicza. I rzeczywiście ogranicza. Przed takim trochę morduje może odwagę taką właśnie. Podjęciem decyzji. Bo zdajemy sobie sprawę, jakie mogą być tego skutki. Widzimy od razu 7 scenariuszy. Tak. Natomiast perspektywy są takie, że zawody się zmieniają, czy nasze zawody są już teraz bardziej określane jako pewne zajęcia i wiem, że w ciągu naszego życia, czy studenci, którzy teraz kończą uczelnię, będą zmieniać te swoje zajęcia co najmniej 5-6 razy. A to, co na przykład było stałą w pokoleniu moich rodziców, którzy przepracowali w swoich instytucjach większą część życia i często był to ich jedyny ten poważny pracodawca, to już jest bardzo rzadkim doświadczeniem. Chyba że ktoś będzie miał wolny zawód. Tak, no tak, ale to już jest zupełnie inna jakby kategoria wyboru zawodu na życie. Powiedziałaś w poprzednim wątku, takiego użyłaś określenia pusty czas. To bardzo jest interesujące określenie. W tym podcaście Anna Dziewit-Meller mówiła, że my nie mamy czasu się nudzić i że to, że nie mamy czasu w ogóle morduje naszą wyobraźnię i trochę nie mamy czasu marzyć. Mi się to bardzo podobało, uważam, że to jest inspirujące stwierdzenie. Czy w tej chwili my nie mamy w ogóle takiego czasu właśnie pustego? Czy potrzebny nam jest pusty czas? No właśnie, to możemy nazwać to pustym czasem, czasem też takiej rozrywki, ale rzeczywiście... Nie, wspomniałaś o staniu na światłach, to trudno mówić o rozrywce, tylko to, że każda sekunda musi być zapełniona czytaniem, patrzeniem, podglądaniem, postowaniem w mediach społecznościowych. To jest trochę tempo nie do wytrzymania. I nie daje też odpocząć naszemu mózgowi, naszej głowie. I widzimy, że bardzo szybko rodzice niejako wdrażają w ten rytm dzieci. Jeśli porównałybyśmy liczbę naszych zajęć, pewno kiedy my byłyśmy dziećmi, to nie da się porównać liczbą zajęć pozalekcyjnych, gdzie nie tylko jest taki wyścig na to, żeby dziecko było lepiej przygotowane. Dzieci chodzą do szkoły. Ja jeszcze żyłam w epoce, kiedy w ogóle nie miałam korepetycji. Czy korepetycje polegały, czy należały się tej osobie, która ewentualnie w wyniku choroby czy jakichś problemów była czymś wyjątkowym. Teraz okazuje się, że korepetycje to jest taki dodatkowy system nauczania. Biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowe zajęcia, bo każdy rodzic ma jakieś swoje niespełnione ambicje. Często to tak jest, prawda? Nie pyta się nawet dzieci, czy chcą, czy ta dziedzina sportu, czy dziedzina tańca go interesuje, tylko rodzice realizują swoje zainteresowania. I myślę, że później dzieci mają tak wypełniony czas w dzieciństwie, że później, bo to już są młodzi dorośli, którzy weszli w tym systemie edukacji wczesnej na rynek dorosłości, że tak powiem, dorośli, tak funkcjonują już w życiu dorosłym też, tak? Ponieważ mają zapełnioną każdą sekundę życia. Myślę, że przede wszystkim nie mają czasu na budowanie przyjaźni, co jest przyjaźnie buduje się długo. Relacje zaufania buduje się długo i to, co jest najpiękniejsze, ja na przykład też bardzo cenię sobie kontakt z moimi przyjaciółkami, mam ich kilka, ale właśnie to są relacje zbudowane jeszcze z czasów szkoły, przez lata, bo są najtrwalsze. Mam wiele znajomości, czy też, wydaje mi się, może mniej silnych przyjaźni, które są budowane przy innych okazjach, ale one dopiero powstają, a te zbudowane z dzieciństwa, kiedy mamy taką dużą liczbę wspomnień i właśnie rozumiemy się bez słów, bo one są tak mocno ugruntowane i przetestowane przez różne nasze doświadczenia, które przechodziłyśmy. Czyli co, teraz nie mamy czasu na przyjaźń? Czy to młode pokolenie? Apelowałabym do rodziców, żeby myśleli o tym, bo właśnie tak zdrowo się ponudzić. To jest coś bardzo pięknego i właśnie mi też bardzo podoba się to określenie i na co zwróciła uwagę twoja rozmówczyni Anna Dziewit-Meller, bo zanika ta chęć do marzeń, bo zanika też, nasz język jest bardzo praktyczny i zanika też myślenie metaforyczne. Ale to zanika, myślę, dlatego, że mało czytamy. Myślenie metaforyczne było nam wprowadzane, było możliwe dzięki temu, kiedy czytaliśmy literaturę, poezję, coś, co nie ma takiej zupełnej utylitarnej wartości w pierwszym odruchu. No, to nie jest przepis na ciasto, tak, czy przepis jak zbudować stronę w weekend, czy nauczyć albo się na interesujący tytuł, jeździć, który de facto nie ma wiele wspólnego z artykułem, ale jest clickbaitem, o którym powiedziałeś mi przed chwilą. Tak, które się smutno zrobiło, powiem ci, Małgosiu, tak wiesz, nie, że te czasy, które idą, czy które już są, no niewielka jest nadzieja. Natomiast każde nowe pokolenie niesie coś wartościowego. Ty uczysz młodych, wykładasz na uczelni bardzo poważnej, bardzo szanowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Coś powiedziała o pokoleniu twoich studentów, czyli ludzi, którzy w tej chwili, za chwilę wchodzą w dorosłość powoli. Na pewno SGH jest, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest szkołą, prawda, która kształci liderów, to jej takie motto, i idą osoby bardzo ambitne, które chcą odnieść sukces w działalności gospodarczej, chcą być takimi przywódcami w tym wymiarze właśnie ekonomicznym i nastawieni są na ciężką pracę. Natomiast ja bym bardzo z takim dużym optymizmem patrzyła na to pokolenie młodych ludzi, bo to jest pokolenie właśnie, które widzi i najbardziej czuje te problemy, które na nas czekają, a z którymi nie do końca potrafimy sobie poradzić, i stawia bardzo dobrą hierarchię priorytetów, czyli przede wszystkim zmiany klimatu. Tak. Oczywiście często dla celów politycznych rząd czy rządzący zadowalają się deklaracjami. W sferze deklaracji mówią, że jest to ważna sprawa, ale jak przejdziemy i zaczniemy sprawdzać, to zobaczymy, że niewiele się w tym zmienia. Takie uwrażliwienie na kwestie ochrony środowiska, na kwestie zwierząt, na kwestie też odpowiedzialnego, zrównoważonego jedzenia, bo wiemy, że produkcja rolna to jest też bardzo energochłonna, więc te trendy przechodzenia i zmiany naszej diety w kierunku wegetarianizmu czy weganizmu związane z odpowiedzialnością za środowisko. To jest dla mnie wyraz bardzo odpowiedzialnej postawy, której my możemy się uczyć. Tak, i takiej wrażliwości, której my możemy się faktycznie uczyć, bo w nas, ale my jesteśmy trochę, ja tak zawsze mówię, pierwszym pokoleniem w butach. No nasze pokolenie budowało gospodarkę wolnorynkową w Polsce, więc też ta dbałość o środowisko była mniejsza. To w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? I dbałość o rzeczy, o których wspomniałaś, ekologię. No właśnie, na pewno też chcieliśmy nacieszyć się tym okresem konsumpcji, bo Zachód już miał to za sobą, my tego nie mieliśmy. Produktywności i konsumpcji, i takiego napędzania tego wpływu. I wszystko było ładne, kolorowe, wydawało się, że łatwe, prawda? Cieszyliśmy się tym, że coś jest plastikowe, bo to taki wyraz nowoczesnego świata. A przecież to, co robiły kiedyś nasze babcie, kiedy właśnie torebka plastikowa nawet była rarytasem, więc ją myły, one stosowały takie ekologiczne praktyki, podejście, czy same umiały zrobić twarożek, bo po prostu nie było go na rynku. Teraz uczą tego eksperci, są warsztaty takiego podejścia. Ale z ogromną nadzieją i taką radością patrzę na młodych ludzi, którzy właśnie z jednej strony uczą się tych wielu ważnych rzeczy i chcą jednak czerpać tą wiedzę z takiego dobrego, sprawdzonego źródła. Ciężko pracują, ale właśnie myślą o tym środowisku, myślą o tym, żeby żyło się dobrze w mieście, myślą o tym, żeby też zadbać o tych, o których nie dba pozostała część społeczeństwa, czyli myślę nawet właśnie o tym, o zwierzętach, są wolontariuszami i może to też jest taki czas, właśnie ten pusty czas, który potrafią w ten sposób zapełnić, znaczy właśnie zrobić coś dla naszego całego środowiska, tylko nie zawsze o tym mówią. Znaczy, ale widzą w tym potężną wartość. Widzą w tym potężną wartość i jest to też forma z czasu spędzenia razem, bo właśnie może tutaj się też potrafią dobierać, powstają pary, bo to, co nas łączy, to też to, w jaki sposób lubimy razem spędzać czas, co dla nas jest ważne. Taka nasza hierarchia wartości na co dzień. Ale ładnie powiedziane. Zaczęłyśmy tę rozmowę od feminatywów, a chciałam ją zakończyć od feminizmu, czyli pójdźmy o poziom wyżej, że tak powiem. To, co głosisz, jesteś feministką. Czym dla ciebie jest feminizm i czy dostrzegasz wśród młodych ludzi dzisiaj, twoich studentek i studentów, feminizm albo takie postrzeganie rzeczywistości równościowe? Czy to jest pewnego rodzaju trend? Czy dostrzegam? Dostrzegam. Natomiast jeśli bym zapytała otwarcie, czy ktoś właśnie z Państwa jest feministą czy feministką, właśnie to częściej chłopcy czy mężczyźni młodzi przyznają, że są za takim równościowym podejściem, a młode dziewczyny obawiają się takiej etykiety. Wiem, tak. I od razu zastrzegają, nie, ja nie jestem feministką. Więc myślę, że lepiej propagować takie równościowe podejście i pokazywać skutki, takie pozytywne skutki takiego podejścia. Bo jeśli nazywamy coś od razu, czy definiujemy zjawisko przed jego wytłumaczeniem, to spotykamy się z takim oporem. No, dziewczyny nie chcą być wyróżniane, czy wytykane palcami. No bo feminizm ma kiepski PR w Polsce, wiesz, ja uważam, że znowu wizerunek feminizmu jest zły, że to są jakieś po prostu szalone wariatki. No ale mamy książkę Kriado, która pokazuje, w jaki sposób świat jest szyty niejako na męską miarę. Wybitna książka, która obala, myślę, wszystko, ponieważ to są fakty. Fakty i w różnych dziedzinach dotyczą. I liczby, Tutaj zwłaszcza niesamowite niewidzialne kobiety, proszę Państwa. Niewidzialne kobiety, I zwłaszcza te przykłady ze świata zdrowia i medycyny, bo jeśli uświadomimy sobie, że przez długi czas nierozpoznawany był zawał u kobiet, wydawało się, że jest to męska przypadłość i choroba, okazało się, że dlatego, że te symptomy zawału, oznaki są zupełnie inne w przypadku kobiet, a badania kliniczne w dużej mierze uprzywilejowały grupę mężczyzn. Więc ta książka uświadamia nam, do jakiego stopnia świat nie jest skrojony na miarę kobiet i mężczyzn, bo tu też uświadamiam, że feminizm nie polega tylko na wyrugowaniu mężczyzn ze sfery publicznej. W ogóle na tym nie polega. Polega na równościowym traktowaniu obydwu płci. No właśnie, natomiast taki wizerunkowy obraz to jest taka gęba, która jest przyprawiana feministkom. No, wydaje się, że to będzie kobieta nieatrakcyjna, agresywna, krzycząca. Ale właśnie to bierze się z tych wzorów socjalizacyjnych, kiedy chłopiec jest aktywny, właśnie tak rozbrykany, to jest aktywny, dynamiczny, żywy. Jeśli zachowuje się tak samo dziewczynka, to od razu zostanie potraktowana etykietą, że jest niegrzeczna, że się wierci. Rozbisurmaniona, są takie słowa piękne, stare. Tak, jeśli chłopiec mówi doniosłym głosem, głośno, to on mówi doniosłym głosem, bo jest mężczyzną. I ma cechy przywódcze. I ma cechy przywódcze, bardzo tak. Dokładnie chciałam iść tym tropem. A dziewczynka zawsze będzie pyskata. No. Jeśli o coś zapyta, ciekawska. No, dziewczynki mają być ciche. Ja pamiętam to ze swojego okresu edukacji. Tu może wielkie podziękowania mojemu tacie, który zawsze nie stawiał nam nigdy granic, bo uważał, że dziewczynki czy chłopcy mogą wszystko. Czyli tata był postępowym feministą. Tak, jak najbardziej. I tata nie widził tych granic. I rzeczywiście tak też widziałam, że tak żyje też podobnie tutaj. Prawda? Tutaj. Więc taka odwaga u mnie była trochę też z domu, że nie było pytań, których nie mogłam zadać, nie było jakichś działań, których nie mogłabym podjąć. Ewentualnie się z tego wycofałam, bo sobie z czymś nie poradziłam. No, jak chciałam wbić gwóźdź, to starałam się wbijać ten gwóźdź, prawda, pod kontrolą. Ale to się przewija w wielu rozmowach tutaj, więc taki apel może do Państwa powinniśmy złożyć, że żeby dzieciom we wczesnym dzieciństwie już pozwalać temu chłopcom się bawić lalkami, a pozwalać dziewczynkom mieć cechy zarządcze. No właśnie, ale mamy teraz już takie, prawda, i czasopismo, i Kosmos dla dziewczynek, i wiele inicjatyw ciekawych, które pokazują też, że dziewczynki mogą się rozwijać w tych różnych rolach. I pozwólmy im właśnie marzyć i pozwólmy im wierzyć, że ten świat też jest, świat jest dla wszystkich, prawda, i dla nich, i dla kolegów. A że najlepsze zespoły to są jednak zespoły różnorodne, bo wtedy mamy wielość spojrzeń i opracowane przez nas rozwiązania będą do zastosowania i będą wszystkim nam służyły. Natomiast drugim elementem, myślę, są jednak ta pomoc, takie wsparcie kobiet. Kobiety, które osiągają sukces, często zapominają o tym, jak było dalej, i czy nawet mówią wprost, że jeśli ja osiągnęłam, to niech ta druga osoba też się napoci. Czyli obserwujesz takie coś, że taki brak wsparcia kobiet Myślę, że nie mamy wypracowanych takich sieci wsparcia. Teraz trochę w takiej sferze kulturowej mówimy o tych kręgach kobiet, w takiej sferze prywatnej, jak radzenia sobie w relacjach męsko-damskich czy partnerskich. To takie kręgi są, ale w sieciach zawodowych no, powstają te sieci, natomiast na ile one są skuteczne? Ja powiem, może w perspektywie naukowej wielokrotnie organizując panele czy konferencje, w momencie, kiedy w jakimś panelu pojawią się same kobiety, to spotkałam się z zarzutami, że to jest feministyczny tylko panel, bo są same kobiety. Podczas gdy mamy masę konferencji, w których sami mężczyźni, i jeśli walczy się o to miejsce, to ewentualnie dostaje się argument, bo chcesz, dlaczego reagujesz, bo ciebie nie zaproszono. Prawda? Więc od razu się sprowadza się do takiej sfery prywatnej, osobistej, że twoje poczucie wartości zostało zakłócone. Nie. Prawda? Wiemy, przypomnę, mamy teraz komisarz do spraw nauki, to jest też Maria Gabriel, kobieta, której zasadą jest, że nie bierze udziału w panelach, jeśli nie ma w nich kobiet. I wszyscy od razu mówią parytet. Parytet to jest pół na pół, ale mamy w Polsce wiele sytuacji, w których jest 100% męskich paneli, które nie wzbudzają naszych niepokojów. Nazywamy je manelami, no mamy jakieś sposoby też trochę ośmieszania ich. Natomiast zastanawiam się nad samą rolą właśnie, bo wielokrotnie pytam kolegów mężczyzn, czy nie zwrócili na to uwagi. A czy zawsze tłumaczą zwolenniczką parytetów, kwot, suwaków, rozwiązań systemowych? Tak, tylko myślę, że do parytetu trzeba dojrzeć i dotrzeć, prawda, że tego się nie zadeklaruje. Widzimy, że to nie działa. To wtedy jeszcze bardziej ośmiesza kobiety, a mężczyznom daje argument, że potrzebujemy specjalnego wsparcia. Widać, nie jesteśmy dostatecznie dobre. Tak, wiesz co, to inaczej to się zmieni za 300 lat, tak? A jeżeli te parytety wprowadzimy, czy kwoty, to nie musi być 50-50, no od czegoś trzeba zacząć. Jak najbardziej. To, co się dzieje, prawda? Już w biznesie, nawet ustawa w tej chwili, w zeszłym bo rozwiązania europejskie, prawda? Też mamy takie, że w zarządach firm mają być 40% innej reprezentatywności. To też Francja w tym przodowała w tych rozwiązaniach. To jest bardzo dobre, ale widzimy po efektach. Takie rozwiązania proponuje się wtedy, kiedy widzi się, że te firmy różnorodne, zarządzane przez taki zarząd niemonolityczny, mają lepsze, lepiej dostosowują się do sytuacji rynkowej, są bardziej innowacyjne. Adaptują się lepiej do warunków. Myślę, to jest wspaniała puenta naszej rozmowy, że parytety, kwoty, suwaki, wszystkie rozwiązania, które dają szansę równości wcześniej zakorzenić się w danym obszarze życia, bo tu nie mówimy tylko o biznesie, ale mówimy również o polityce czy nauce, są skuteczne. Małgosiu, ja Ci bardzo dziękuję za przyjście do Halo Haller, podzielenie się swoją wiedzą, genialnymi anegdotami i opowieściami z życia wziętymi. Bardzo zachęcam Państwa do oglądania Halo Haller i do głoszenia informacje o feminatywach, nie wiem jak tutaj zaapelować do Państwa, natomiast również w świecie nauki. Ja chciałam powiedzieć, że naprawdę rozmowa z reprezentantkami Akademii zawsze jest dla mnie niezwykle inspirująca. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jesteście wykładowczyniami akademickimi, może to też jest taka łatwość wypowiedzi, nie wiem. Bardzo dziękuję, Doroto, za zaproszenie i też bardzo dziękuję Ci za ten program, że właśnie wiele miejsca jest tutaj też dla świata naukowczyń, młodych naukowczyń i z większym stażem, bo też wykonujesz dużą pracę, a myślę, że jeszcze jest wiele do zrobienia i to jest umiejętność też Twojego słuchania i takiego odblokowywania pewno tutaj tych rozmówczyń. Bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło. Doktorka habilitowana, profesorka SGH Małgorzata Molenda-Zdziech była moją i Państwa gościnią. Tak, gościnią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim. A Państwa zapraszam co środę do naTemat o 20:00 na nowe odcinki Halo Haller, gdzie goszczę inspirujące kobiety po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo.